Postanowieniem z dnia 26 kwietnia Sąd Rejonowy w Suwałkach, Wydział Rodzinny i Spraw Nieletnich, umieścił domniemanego ojca noworodka, znalezionego na jednej z suwalskich posesji, w schronisku dla nieletnich. Chłopak spędzi w ośrodku 3 miesiące. Być może do tego czasu śledczym uda się rozwikłać wstrząsające okoliczności śmierci noworodka znalezionego w Suwałkach. Nastoletnia matka trafiła w poświąteczny wtorek do suwalskiego SOR-u. Dziewczynka skarżyła się medykom na bóle brzucha. Lekarze szybko zorientowali się, że 14-latka urodziła dziecko. Niezwłocznie zawiadomili policję. Funkcjonariusze, którzy przybyli do szpitala, ustalili, że nastolatka pozostawiła dziecko w domu, w łazience. Niezwłocznie przeszukano mieszkanie, ale noworodka w nim nie było. Dzień później, w godzinach popołudniowych, znaleziono ciało dziecka. Śledczy, opierając się o opinię medyków, nie mają jednak wątpliwości. Dziecko, mogę powiedzieć, że dziecko żyło, tak? Żyło po urodzeniu. Sekcja noworodka ma wyjaśnić bezpośrednią przyczynę jego śmierci. Będą badane wycinki, tak? Histopatologia, wycinki na tą, nie wiem, tam płuc i innych organów, tak? I one na pewno lekarzom pomogą ustalić, czy jaka była przyczyna tego zgonu, tak? Wyniki będą kluczowe w rozwikłaniu zagadki śmierci maluszka. Umieszczenie chłopaka w ośrodku nie przesądza o jego udziale w śmierci noworodka. Jeśli okaże się, że do zgonu przyczyniła się matka, możliwe będą dwie kwalifikacje czynu – zabójstwo lub dzieciobójstwo. Jeżeli inna osoba spowodowała, że dziecko zmarło, w grę wchodzi wyłącznie zarzut zabójstwa. Która z tych możliwości jest najbardziej prawdopodobna? Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie określić. Ewentualną odpowiedzialność za zabójstwo lub dzieciobójstwo w przypadku tak młodych osób określa nie kodeks karny, a ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. O karze rozstrzyga sąd, ale nie karny, a rodzinny i nieletnich. Mogą stosowane być środki wychowawcze, izolacyjne, takie jak właśnie jak młodzieżowy ośrodek wychowawczy, tak później. No mogą takie środki być stosowane do 21 roku życia, tak? Jakby był jakiś powiedzmy ten młodzieżowy ośrodek albo takie wychowawcze nadzory kuratora. 16-latek zapewne poniesie odpowiedzialność za obcowanie płciowe z małoletnią. Ponosi odpowiedzialność, oczywiście, no tylko ta szkodliwość czynu to już oceniana będzie przez sąd rodzinny, tak? Jaka to jest szkodliwość czynu, jak pani mówi, jak są dwie osoby nieletnie, ale ponosi odpowiedzialność, on ponosi, tak, bo tutaj, bo współżył ze sobą, która nie miała ukończonych 15 lat. Odpowiedzialność na podstawie przepisów kodeksu karnego możliwa jest wyłącznie po wydaniu zezwalającej na to opinii sądu rodzinnego i spraw nieletnich. Postanowienie o umieszczeniu chłopaka w schronisku nie jest tożsame z tego rodzaju decyzją.